24 godziny bez alkoholu. A nie, 24 lata. Porypało mi się już od tego liczenia. Dzisiaj będzie o liczeniu dni bez alkoholu. Co ja dzisiaj o tym myślę? Jak to w ogóle wygląda? To co? Czołóweczka. A zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału Czołóweczka i lecimy z tematem. Bang! No to hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz na mój temat, reszty świata, witam cię serdecznie na kanale Wujka Porady. Za mną zachód słońca. Uwielbiam nagrywać zachody słońca, chyba bardziej nawet od wschodów. Może dlatego, że nie chce mi się szybko wstawać. No ale nie o tym, o czym dzisiaj. O dzisiaj będzie o moim, podkreślam, moim myśleniu na temat liczenia dni bez alkoholu. Po co to mi było potrzebne? Co dzisiaj o tym myślę? Bo słuchajcie, to nie jest coś takiego, że jest tylko jedyna droga, jedna słuszna, że hej, trzeba chodzić na mityki AOS-kie i liczyć te najważniejsze 24 godziny. Najważniejsze dla tej osoby, która w to wierzy, a dla kogoś może być to kompletnie nieważne. Ja w ruchu AOS-kim nie piłem alkoholu prawie 13 lat. Ponad 13 lat, już mi się pokiełbasiło. Ja liczyłem te dni. Na początku liczyłem miesiące, potem się zebrało na lata. Nigdy jakoś nie obchodziłem żadnej rocznicy, nie miałem takiej potrzeby. Dzisiaj, będąc u mamy, właśnie stąd się wziął pomysł na ten film, będąc u mamy na kaloryferze, widziałem powieszony taki, zrobiłem na 10 lat swojego niepicia bieg. Trzeźwą dychę, tak ją nazwałem, przyszli moi przyjaciele i po prostu przebiegliśmy sobie 10 km. I to było jedyne, co takie moja rocznicowa, jakoś nigdy nie miałem flow na rocznicę, na mityngów, ale to było moje, ktoś inny miał potrzebę, często chodziłem na mityngi rocznicowe i bardzo fajnie się bawiłem, zjadłem sobie tortę i inne fajne rzeczy. Uciekłem. Także spoko. No dobra, no to jak ja dzisiaj widzę to liczenie? Dzisiaj widzę, że mogę bardzo w prosty sposób stać się niewolnikiem. Bo tak naprawdę oczywiście ja rozumiem, że na początku łatwiej jest wesprzeć jakimś celem, czyli nie piję, jestem taki, ćwiczę tyle i tyle dni w czymś, jakiejś dyscyplinie. O Jezu, jak ciepło, muszę ściągnąć czapkę. Nie piję tyle i tyle dni. Tyle i tyle uprawiam sport i tak dalej. Liczę sobie po prostu po to, żeby osiągnąć jakąś satysfakcję. No i generalnie wygląda to na spokój. Jest to motywujące, etc. Okej, tylko ten sposób zachowania ma drugą stronę medalu. Co będzie, jak zapijecie? Zapijecie, używam tego sformułowania. Czyli wpadka, czyli nie wiem, mam 724 dni, 322 godziny i bang, spadasz to same dno i od początku liczysz. Kurwa, przecież wiesz, że to nie o to w tym chodzi. W moim życiu oczywiście, tak jak wam powiedziałem, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to całe liczenie, tylko chodzi o to, nie że ile dni nie piję, tylko chodzi o to, jakie ja dzisiaj mam myśli na swój temat. I dlaczego ja cały czas, po kilkudziesięciu latach, muszę w ogóle zwracać uwagę na alkohol. Dlaczego ja się nie muszę straszyć, że jak się tylko go napiję, to wszystko się znowu rozpierdnicie. Przez 20, przez 10, przez 13, przez 3 lata nie nauczyłem się nowych zachowań, nie nauczyłem się nowych form radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z myślami, które powodowało, że chciało mi się chlać. No to znaczy się, że po prostu tylko nie piłem. Nie neguję tego liczenia, bo niektórzy ludzie nigdy nie przestaną pić i dla mnie to dzisiaj też jest ok. Niektórzy ludzie będą chcieli liczyć i to też jest dla mnie ok. A niektórzy ludzie, może tacy jak ja, albo ty, właśnie oglądając ten film, zrozumiesz, że czy jest sens liczenia czegokolwiek? I po co jest to liczenie? Zadać sobie pytanie. Nie liczę godzin i dat,
To życie mija mi jak... Sorry za śpiewanie. To jest chyba zajebista sprawa. Ja bardzo chciałbym śpiewać, ale z tym śpiewaniem jest tak średnio. Więc ja dzisiaj nie liczę, bo kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną rzecz od mojego kolegi z Niemiec i że tam w Niemczech na A mówią, że jeśli ciągle liczysz, to się różnisz tym od alkoholika, że alkoholik pijący odkręca flaszkę i ma odkręconą wódkę i myśli o niej, kiedy wypije, kiedy nie wypije i tak dalej. Alkoholik, który nie pije i cały czas liczy, generalnie ma też tą flaszkę swoją, myślę, bo cały czas ma start, że 378 tysięcy dni, kurde, nie pił. Czyli na początku jest picie. Zachęcam Was do zmiany myślenia, uwolnienia swoich myśli od alkoholu. Ja dla mi to pomaga, żyje mi się fajnie. Dzisiaj oczywiście, już nie chcę rozwijać tego wątku, że dzisiaj alkohol jest w moim życiu. Ja sobie funkcjonuję od paru ładnych lat. No i to też jest ok. To co, kochani? Nie liczę godzin i lat. Dzięki jeszcze raz, że tu jesteś. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Cześć!